Odcinek szósty. Zagadka z Koslady. Tajemnicza sprawa, o której dziś opowiem, wydarzyła się w styczniu 1993 roku w miejscowości Koslada. Znajduje się ona 20 km na wschód od centrum Madrytu i zamieszkuje ją około 80 tysięcy osób. W weekendowe wieczory Koslada staje się miejscem spotkań ludzi mieszkających w pobliskich miasteczkach o mniejszych wymiarach. Gdy zapada zmrok, miasteczko tętni życiem, a bary i restauracje są przepełnione. W sobotę 9 stycznia 1993 roku 6-osobowa grupka znajomych planuje wybrać się na koncert hardrockowy. Do świętowania jest jeszcze jedna okazja. Jeden z kolegów kończy dziś 21 lat. Plan na ten wieczór jest prosty. Najpierw trochę się napić, a potem udać się na koncert. Młodzi ludzie nie dysponują zbyt dużą gotówką, dlatego rezygnują z pobytu w którymś z barów. Styczeń jest chłodny. Średnia temperatura w dzień wynosi 11 stopni, a w nocy zaledwie 0 stopni Celsjusza. W okresie zimowym grupa znajomych często spędza wieczory w opuszczonym budynku, znajdującym się przy starej, rzadko uczęszczanej drodze, obok kopalni sepiolitu. Udają się więc do sklepu, kupują alkohol i napoje, a następnie kierują się do zaplanowanego miejsca. Po drodze spotykają Susanę Ruiz, 16-latkę, która, tak jak oni, należy do subkultury rockowej. Często spotykają ją w niedzielne poranki na pchlim targu, który co tydzień odbywa się w Kosladzie. Nastolatka również wybiera się na dzisiejszy koncert i chętnie przyjmuje zaproszenie grupy, aby wspólnie napić się alkoholu przed zaplanowanym wydarzeniem. Gdy docierają na miejsce, puszczają muzykę i rozpalają ogień przed fasadą budynku. Impreza jest bardzo udana, a młodzi ludzie decydują, że odpuszczą sobie jednak koncert, ponieważ nie dysponują już wystarczającymi funduszami. O 3 rano Susanna informuje, że musi już wracać do domu. Ustaliła z tatą, że do tej godziny może zostać poza domem. Niestety, pozostali uczestnicy imprezy przesadzili trochę z alkoholem i nie są w stanie odprowadzić nastolatki do domu. Postanawia więc wrócić sama, do pokonania ma zaledwie kilometr. Tata Susanny tej nocy nie może zasnąć, wiedząc, że jego córka jest poza domem. Wyczekuje jej powrotu, a gdy na zegarku wybija godzina 3, zaczyna się niepokoić. To o tej godzinie jego córka obiecała przecież wrócić do domu. Mężczyzna czeka na nią do rana, a gdy wschodzi słońce, rozpoczyna poszukiwania. Wie, z kim Susanna spędzała poprzedni wieczór. Musi jednak poczekać, ponieważ koledzy jej córki są obecnie na wyścigu motocyklowym poza miastem. Wracają dopiero późnym popołudniem. Gdy dowiadują się o zniknięciu Susanny, są bardzo zdezorientowani i nie są w stanie podać logicznego wyjaśnienia tego wydarzenia. Byli pewni, że 16-latka wróciła do domu o 3 rano. Informują jej tatę, gdzie spędzali wczorajszy wieczór, a po dłuższej rozmowie w końcu przyznają, że nie dotarli na koncert. Ojciec Susanny postanawia prześledzić drogę, którą miała do pokonania jego córka. Do pomocy zabiera ze sobą swoje psy. Przez kilka godzin krąży po okolicy, ale nie znajduje żadnego śladu po nastolatce. Zgłasza więc jej zaginięcie na policji. Kolejnego dnia zostaje przeszukana okolica tego budynku w towarzystwie psów tropiących. Następnie droga do domu, którą miała do pokonania Susanna. Niestety, policja nie znalazła żadnego tropu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie okolicznych monitoringów. Kamery nie rejestrują jednak nic,
co mogłoby pomóc śledczym w rozwiązaniu zagadki zniknięcia dziewczyny. W poniedziałek, czyli 2 dni od zaginięcia, przyjaciel rodziny przekazuje informację, że widział Suzanę tego dnia około godziny 11 rano w dzielnicy Madrytu o nazwie Simancas, mieszczącej się w odległości 6 km od Koslady. Mężczyzna mówi, że pomachał jej ręką z daleka, a ona odpowiedziała mu skinieniem głowy. Zna ją, odkąd skończyła 4 lata i jest pewny, że to była ona. Ta informacja całkowicie zmienia charakter poszukiwań. Policja uznaje, że Suzanie nic złego się nie stało, najwidoczniej uciekła z domu. Informacja o jej poszukiwaniach zostaje podana do wiadomości publicznej dopiero w następną środę, czyli aż 11 dni od jej zniknięcia. Tego samego dnia na policję dzwoni pracownik restauracji, który zgłasza, że Suzana była przed chwilą w tym miejscu, w towarzystwie chłopców i dziewcząt w podobnym do jej wieku. W telewizji leciał właśnie program z informacją o zaginięciu 16-latki, a gdy ukazało się jej zdjęcie, kelnerzy od razu wskazali na dziewczynę, która stała przy drzwiach lokalu i próbowała gdzieś zadzwonić. Zdziwieni pracownicy zaczęli wskazywać na nią palcami, informując resztę ekipy. Dlatego grupa młodych ludzi od razu zorientowała się, że ich koleżanka została rozpoznana. Pospiesznie wyszli z restauracji, wsiedli do czerwonej furgonetki Ford Transit z tablicami rejestracyjnymi z miejscowości Soria i odjechali. Soria mieści się 220 km na północny wschód od Koslady. Nikomu z pracowników restauracji nie udaje się zapamiętać numerów z tablicy rejestracyjnej, a w okolicy nie ma żadnego monitoringu, który mógłby pomóc w zidentyfikowaniu tego samochodu. Wspomniany lokal znajduje się zaledwie 2 km od miejsca, w którym Suzana była widziana w poprzedni poniedziałek przez przyjaciela rodziny. Wygląda na to, że przez cały ten czas nastolatka przebywała w tej okolicy. Kolejne dni nie wnoszą nic, co pozwoliłoby zbliżyć się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej dziewczyny. Tata Suzany nie zatrzymuje się nawet na chwilę i poszukuje córkę na własną rękę. Każdą wolną chwilę poświęca na sprawdzanie kolejnych wskazówek, nawet tych najmniej prawdopodobnych. Nawet przez chwilę nie traci też nadziei, że Suzana znajdzie się cała i zdrowa. Bardzo często wraca do miejsca, w którym nastolatka spędziła wieczór 9 stycznia, gdzie ostatni raz była widziana. Od opuszczonego budynku, w którym imprezowali młodzi ludzie, do domu Suzany jest tylko 1 km w linii prostej. Droga jest przecięta przez obwodnicę Madrytu M40. Okolica jest niezamieszkała. Jest to otwarte pole, na którym nie ma nawet jednego drzewa. W tym miejscu znajduje się sporo gruzu pochodzącego z okolicznej kopalni sepiolitu, a także tego składowanego tutaj nielegalnie od bardzo dawna. Tata Suzany ma obsesję na punkcie przeszukiwania tego miejsca. Jest tu codziennie, towarzyszą mu członkowie rodziny oraz jego psy. Sprawdzane są wszystkie ścieżki, zarówno te prowadzące do budynku, w którym miała miejsce impreza, a także droga do domu oraz do kopalni. Mężczyzna szuka świeżo rozkopanej ziemi, sprawdza też gruz, którego jest tam dość sporo. W ciągu dnia przez to miejsce przechodzi wielu ludzi. Są to głównie spacerowicze, biegacze, poszukiwacze złomu oraz osoby, które przychodzą popatrzeć na ciężkie maszyny używane w pobliskiej kopalni. Tata Suzany wypytuje każdego, kogo spotka, ale nikt nie ma dla niego żadnych przydatnych informacji.
Pewnego dnia policja prosi ojca poszukiwanej dziewczyny o przyjście na posterunek. Na automatycznej sekretarce nagrała się osoba, która podaje się za Suzanę i informuje, że jest cała i zdrowa. Policja prosi o zidentyfikowanie jej głosu. Nagraniu przysłuchują się rodzice nastolatki oraz jej bliscy krewni. Rodzina twierdzi, że prawdopodobnie jest to głos Suzany, ale mają pewne zastrzeżenia. Śledczy namierzają numer telefonu, z którego wyszło połączenie. Okazuje się, że dzwoniono z miejscowości Alcacer, mieszczącej się przy wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, 350 km od Koslady. Gdy trafiają pod odpowiedni adres, dowiadują się, że dom zamieszkiwany jest przez rodzinę z nastoletnią córką. Zeznają, że nic nie wiedzą na temat zaginionej Suzany i nigdy jej nie widzieli. Po kilku godzinach mieszkająca tam dziewczyna przyznaje się, że to ona wykonała to połączenie. Wraz z koleżankami wpadły na pomysł, że zrobią taki żart. Nie zdawały sobie sprawy, że policja weźmie to na poważnie. A więc kolejny urwany trop. Śledztwo ponownie stoi w miejscu, dlatego policja postanawia dokładnie przesłuchać wszystkich, którzy uczestniczyli w imprezie urodzinowej zorganizowanej w pustostanie. Do tej pory nie przeprowadzono szczegółowych przesłuchań, ponieważ sprawa Suzany jest sklasyfikowana jako dobrowolna ucieczka z domu. Teraz jednak śledczy chcą odtworzyć wieczór 9 stycznia, aby znaleźć jakiś punkt zaczepienia. W imprezie brała udział 6-osobowa grupa oraz Suzana. Każdy z uczestników przedstawia tę samą wersję wydarzeń. Z Suzaną nie znają się zbyt dobrze. Zazwyczaj spotykają ją na coniedzielnym pchlim targu organizowanym w miasteczku. To nie była ich pierwsza impreza w tym miejscu. Młodzi ludzie planowali nawet trochę wyremontować ten budynek, aby w nim pomieszkiwać. Tamtego wieczoru dużo wypili. Na miejsce nie przybył nikt więcej. Jedynie godzina wyjścia nastolatki się nie zgadza. Jeden z chłopców o imieniu Cezar twierdzi, że odprowadził swoją dziewczynę około północy, a gdy wrócił, Suzany już nie było. Drugi uczestnik imprezy twierdzi, że Suzana była jeszcze z nimi, gdy Cezar wrócił na imprezę. Poza tym jednym szczegółem wszystko się zgadza. Policja nie widzi nic podejrzanego. Po wielogodzinnych przesłuchaniach musi wypuścić młodych ludzi. Postanawiają jednak założyć podsłuch w telefonach całej szóstki, aby upewnić się, że nie mieli nic wspólnego z ucieczką koleżanki oraz że nie mają z nią kontaktu. Przyjaciel rodziny, który informował o tym, że 2 dni po zniknięciu Suzany widział ją o 11 w Madrycie, zostaje również wezwany na posterunek. Potwierdza swoją wersję. Nadal jest pewny, że widział właśnie ją. Dziewczyna również go poznała, bo odpowiedziała na jego przywitanie. Czwartek, 25 lutego, jest normalnym dniem pracy w kopalni sepiolitu w Kosladzie. Tego dnia kierownik budowy decyduje się wyczyścić starą i nieużywaną już drogę, aby usprawnić przemieszczanie się ciężarówek o wadze ponad 70 ton. Ruch jest tutaj dość duży, ponieważ jest to jedna z największych kopalni tego typu na świecie. Do tego celu jeden z pracowników wsiada do traktora gąsienicowego i zabiera się do pracy. Gdy dociera na rozdroże, musi ustąpić nadjeżdżającej ciężarówce. Podczas tego manewru zahacza o trójkątną kolumnę leżącą wśród gruzu. To powoduje obsunięcie się kilku jego elementów. Jeden z robotników dostrzega coś dziwnego. Podchodzi bliżej
i dostrzega wojskowy but. Prosi maszynistę, aby zszedł na dół i sprawdził, czy są to zwłoki. Maszynista dostrzega, że jest to but wojskowy, dokładnie taki, jaki często noszą miłośnicy muzyki rockowej. Nie może go wyciągnąć, podejrzewa najgorsze. Natychmiast zostaje wezwana policja, która wkrótce dociera na miejsce. Pod cementowym panelem ściennym, pokrytym czarnym plastikiem i trójkątną kolumną o długości 1,5 metra, o którą zahaczył traktor, znajduje się ciało 16-letniej Suzanne Ruiz. Wydobywany w tej kopalni sepiolit zwany jest również pianką morską i ma właściwości pochłaniania nieprzyjemnych zapachów. Między innymi używany jest jako element żwirku dla zwierząt. Z tego powodu nikt nie wykrył zapachu rozkładających się zwłok przez 47 dni. Ciało nastolatki jest w bardzo złym stanie. Na głowie widoczny jest ślad po uderzeniu tępym narzędziem. Ponadto spuszczone spodnie i majtki wskazują na morderstwo na tle seksualnym. Wkrótce dochodzi do sekcji zwłok, która rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Przede wszystkim sekcja zwłok nie pozwala nam określić dokładnej daty śmierci. Patolodzy stwierdzają, że śmierć nastolatki była naturalna, a jej bezpośrednią przyczyną było zatrzymanie akcji serca. Wpłynęło na to kilka czynników. Przede wszystkim Suzanna miała wrodzoną wadę serca, o której nie wiedziała. 9 stycznia nastolatka była przeziębiona, co doprowadziło do obrzęku płuc i osłabienia chorego już serca. Oprócz tego jej znajomi zeznali, że dziewczyna spożywała alkohol na imprezie i paliła haszysz, ale ze względu na duży rozkład zwłok, sekcja nie była w stanie wskazać śladów substancji toksycznych. Najprawdopodobniej nastolatka, wracając do domu, zboczyła z trasy w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Spuściła spodnie oraz majtki, przykucnęła i wtedy jej serce się zatrzymało. Ciało znajdowało się wciąż w tej samej pozycji, kiedy zostało odnalezione. Dziewczyna upadła twarzą w dół. Jej twarz uderzyła w betonowy blok, co wywołało ranę głowy oraz poluzowanie zęba. Kolejnego dnia pracownik kopalni rozładowujący gruz przysypał jej ciało, nie zauważając go. Według patologów na ciele 16-latki nie widać śladów przemocy, a jedynie skutki ogromnego ciężaru gruzu, którym została zasypana po śmierci. W wyniku procesu gnilnego poluzowany ząb wypadł ze szczęki, jak wskazuje autopsja, od wewnątrz do zewnątrz. Patolodzy twierdzą, że takiego efektu nie udałoby się wywołać uderzeniem. Ślad na głowie dziewczyny pogłębił się przez nacisk wywołany ogromnym ciężarem. Zbadano również ślad, który pozostawiła twarz nastolatki przez 1,5 miesiąca. Według ekspertów uszkodzenie kości gnykowej nastąpiło już po śmierci. Z powodu manipulowania zwłokami podczas ich przenoszenia kość gnykowa uległa złamaniu. Sekcja zwłok nie mogła ostatecznie ustalić, czy doszło do gwałtu. Wprawdzie nie znaleziono śladów nasienia, ale tej wersji nie da się jednoznacznie wykluczyć przez zaawansowany stan rozkładu zwłok. Chociaż śmierć zakwalifikowano jako naturalną, sprawa została również zbadana pod względem możliwego zabójstwa. Przesłuchania, badanie wszystkich tropów oraz podsłuch założony uczestnikom imprezy nie przyniosły jednak żadnych dowodów wskazujących na to, że 16-latka padła ofiarą zbrodni.
Rodzice Suzanny nie zgadzają się z wynikami sekcji. Twierdzą, że przeprowadzone śledztwo nie było wystarczające i zawiera wiele luk. Policja nie wyjaśniła, dlaczego Suzanna nie wybrała najkrótszej i logicznej drogi do domu. Nastolatka znała tą okolicę i niemożliwe jest, aby wybrała niepraktyczną trasę z nasypami, gruzem i stromymi zboczami. Okolica jest niezamieszkała, było kompletnie ciemno. Rodzice nie wierzą, że musiała szukać ustronnego miejsca, aby załatwiać potrzeby fizjologiczne i aż tak zbaczać z normalnej drogi do domu. Oprócz tego widzieli ciało i są przekonani, że na szyi widoczne są ślady duszenia. Wypadnięcie zęba z wewnątrz na zewnątrz mogło być spowodowane naciskiem osoby trzeciej, a nie gruzu. Nie ma też przekonującego wyjaśnienia na oderwanie się kości gnykowej nastolatki. Rodzice uważają, że Suzanna została uderzona kamieniem w głowę, zgwałcona, uduszona, a następnie zaciągnięta do miejsca, w którym odnaleziono ciało. Tam została pochowana. Spadający cementowy panel ścienny oraz trójkątna kolumna o długości 1,5 metra wywołałyby duże obrażenia na jej całym ciele. Przede wszystkim połamałyby jej kości. A według patologów kilogramy gruzu wywołały jedynie dociśnięcie jej głowy i pogłębienie obrażeń spowodowanych podczas upadku oraz kilka lekkich siniaków. Sekcja zwłok ujawnia jedynie wiele niewiadomych. Badania toksykologiczne oraz testy na obecność nasienia niczego nie wykluczają ani nie potwierdzają. Ponadto policja nie starała się wyjaśnić niewielkich różnic w zeznaniach uczestników imprezy z 9 stycznia. Na przykład tego, o której Suzanna ostatecznie opuściła imprezę. Pojawiły się też informacje, że więcej osób uczestniczyło w tym spotkaniu, które przyszły dopiero nocą. Podobno byli ludzie, którzy przygotowywali dom na wieczór, a potem nie przyszli. To też wydaje się dziwne, ale policja nie drążyła tego tematu. Zastanawiające jest również to, że psy tropiące nie odnalazły ciała dziewczyny. Była ona zakopana w sepiolicie, ale tylko do połowy. Może ktoś niedawno podrzucił jej ciało? Albo zeznania przyjaciela rodziny, który nawet po znalezieniu ciała Suzanny dalej twierdzi, że widział ją w poniedziałek po imprezie. Nie ma żadnych wątpliwości, że to była ona. Rodzice nastolatki są oburzeni i dalej zamierzają walczyć o wyjaśnienie tajemniczej śmierci ich córki. Pod koniec 1994 roku pojawia się bardzo ważna informacja, która na nowo otwiera śledztwo. Suzanna nie żyje już od prawie 2 lat. Na policję zgłasza się mężczyzna z kasetą w ręku. Znalazł ją w pokoju u swojego 22-letniego syna, obok krótkiej notatki. Jeśli coś mi się stanie, proszę dać to policji. Nagranie okazuje się spowiedzią mężczyzny, który nazywa się José Ramón Orellana. Na początku chłopak wyznaje, że jest członkiem neonazistowskiej grupy o nazwie Bases Autonomas. Mówi, że decyduje się na ucieczkę i ukrywanie się do końca życia w obawie przed byłymi współtowarzyszami. Mężczyzna w swojej spowiedzi nawiązuje do sprawy śmierci Suzanny Ruiz. Twierdzi, że był świadkiem jej morderstwa. Oświadcza, że zabójstwo zostało dokonane przez 4 bojowników grupy Bases Autonomas i wymienia ich nazwiska. Oskarża ich także o torturowanie dziewczyny przed śmiercią oraz wspomina o bardzo ważnym szczególe, którego do tej pory śledczy nie ujawniali. Chodzi o wyłamany ząb.
policja często nie zdradza wszystkich szczegółów zbrodni, ponieważ w przyszłości takie informacje mogą stanowić dowód na uczestnictwo w przestępstwie. Wiedza o wyłamanym zębie jest dowodem na to, że José Ramón Orellana był świadkiem tego zdarzenia. Mężczyzna z nagrania mówi, że znajomi Suzany wiedzieli, co z nią się stało, ale milczeli w strachu przed zemstą neonazistów. Sędzia decyduje o konieczności przesłuchania osób wymienionych w nagraniu oraz jego autora. Dwóch z wymienionych mężczyzn nie pojawia się w ustalonym terminie na przesłuchaniu z całkowicie zrozumiałych powodów. Pierwszy z nich popełnił samobójstwo rok temu poprzez strzał w głowę. Doszło do tego w kancelarii prawnej, którą samobójca dzielił z kolegą. Tak się składa, że nazwisko owego współzałożyciela również pojawiło się w tajemniczym nagraniu. Drugi mężczyzna, który nie przyszedł na przesłuchanie, zginął w wypadku drogowym, który od samego początku budził podejrzenia policji. Śledczy docierają do pozostałych dwóch osób. Obaj mężczyźni przyznają, że znają autora nagrania, ale zaprzeczają jego słowom. Twierdzą, że nigdy nie spotkali Suzany, nie byli na imprezie i nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Poza spowiedzią byłego neonazisty, policja nie ma innego punktu zaczepienia. Autora nagrania niestety nie udaje się namierzyć, ale policja pamięta o tym jednym szczególe, o wyłamanym zębie nastolatki, o którym wiedzieć mógł tylko świadek tego, co stało się z dziewczyną. Śledztwo staje w miejscu. Rodzice Suzany Ruiz proszą o wykonanie kolejnej autopsji. Sędzia jednak nie zgadza się na ekshumację i ponowne badania. Dlatego też decydują się na wynajęcie koronera na własną rękę, który wydaje raport na podstawie zdjęć ciała. Wskazuje on, że jest przekonany, że dziewczyna została uduszona. Ostatecznie w 1996 roku sędzia zgadza się na wykonanie drugiej sekcji zwłok. Przez prawie rok ciało nastolatki poddawane jest różnym testom, ale wynik nie jest jednoznaczny. Trzech ekspertów stwierdza, że śmierć była naturalna. Dwóch z nich brało udział w pierwszej autopsji. Informują, że do śmierci nastolatki doprowadziło 5 mikrozawałów serca, spowodowanych przede wszystkim przez wadę jego budowy, a także inne czynniki wymienione w raporcie z pierwszej sekcji zwłok. Czwarty koroner nie zgadza się z nimi. Twierdzi, że śmierć była gwałtowna. Wyklucza, że nastolatka została uduszona, ale jest przekonany, że miało miejsce zabójstwo. Dodatkowo ziemia znaleziona w jej butach pochodzi z innego miejsca niż to, w którym zostały znalezione zwłoki. To dowodzi, że Suzana została zamordowana w innym miejscu, a następnie pochowana w gruzowisku. Szczątki szkieletu wykazują ślady przemocy, takie jak siniaki czy rany szarpane. Wreszcie, bez żadnych wniosków zaakceptowanych przez sędziego, zwłoki Suzany Ruiz zostały zwrócone na cmentarz. W tym samym 1996 roku 22-letni Antonio Moreno, odsiadujący roczny wyrok za napad, zeznaje, że był świadkiem morderstwa sprzed 3 lat. W tym czasie również był członkiem grupy neonazistowskiej Bases Autonomas, a do tej pory milczał, ponieważ bał się ewentualnej zemsty. Słyszał też o nagraniu, które trafiło na policję w 1994 roku. Twierdzi, że zna autora tego nagrania.
mówi, że grupa Buses Autonomous jest bardzo niebezpieczna i składa się z osób, które zawsze spełniają swoje groźby. Zeznaje, że morderstwa dokonał syn senatora i syn starszego funkcjonariusza policji, który przyjaźnił się z sędzią prowadzącym sprawę śmierci Suzanny. Właśnie dlatego śmierć nastolatki nie była badana tak, jak należy. Nie chce jednak podać nazwisk w obawie o swoje bezpieczeństwo w więzieniu. Obiecuje zdradzić je po wyjściu na wolność. Mimo, że Antonio Moreno wkrótce opuszcza więzienie, nie zdradza tych nazwisk. Jego ojciec kilka miesięcy po uwolnieniu syna zgłasza się na policję i oświadcza, że jego syn jest kłamcą i mitomanem. Chłopak udziela krótkiego wywiadu w radiu Onda Madrid. Mówi, że jego matka i 10-letnia siostra zostały niedawno zaatakowane przez byłych kolegów z neonazistowskiej grupy. Według niego było to ostrzeżenie. Wkrótce odpowiada jego ojciec, który daje wywiad w gazecie i mówi, że atak na kobietę i 10-latkę miał miejsce, ale autorem tej agresji był sam Antonio Moreno, jego syn. Mężczyzna mówi, że jego syn jest największym kłamcą w historii i że nigdy nie powiedział prawdy. Dziennikarze docierają do dyrektora szkoły, w której uczył się Antonio Moreno. Dyrektor wspomina, jak kiedyś wstrzyknął sobie wodę w rękę, mówiąc, że to heroina, aby zaimponować kolegom. Innym razem powiedział, że jego ojciec zginął w wypadku samochodowym, a matka popełniła samobójstwo. Pamięta też, gdy Antonio Moreno tłumaczył swoją 8-dniową nieobecność w szkole nagłym wyjazdem do Nowego Jorku, czego oczywiście nie potwierdzili jego rodzice. Ostatecznie sędzia odrzuca zeznania Antonio Moreno. Szczegóły, które podaje, nie zgadzają się. Mężczyzna nie podał obiecanych nazwisk, dlatego zeznania zostają uznane za niewiarygodne. Śledztwo ponownie staje w miejscu. Przenosimy się do początku roku 1998. Na policję przychodzi mężczyzna, który chce odnowić swój dowód osobisty. W tych czasach w Hiszpanii taki dokument wydawany był na posterunkach. Policjant przyjmujący zgłoszenie nie wierzy własnym oczom. Stoi przed nim José Ramón Orellana, mężczyzna z nagrania, po którym ślad zaginął. Zostaje poinformowany, że musi stawić się na przesłuchanie w określonym terminie. Nie zostaje zatrzymany, ponieważ nie ma wobec niego żadnych zarzutów. José Ramón Orellana nie pojawia się w umówionym terminie, ale wkrótce zostaje aresztowany. Awanturował się ze strażnikiem pilnującym luksusowego osiedla w Madrycie. Chciał wejść na posesję, aby porozmawiać z mężczyzną, dobrze znanym policji jako morderca i porywacz. Podobno miał mu przekazać jakąś ważną informację i nie chciał ustąpić. Dlatego strażnik zdecydował się wezwać policję. José Ramón w końcu zostaje przesłuchany. Sędzia pyta go o nagranie, które jego ojciec przyniósł na policję 4 lata temu. Mężczyzna większość zadawanych mu pytań ignoruje lub mówi: nie odpowiem. Stwierdza, że nie wie nic o śmierci Suzanny Ruiz, a informacje, które podał w nagraniu, zdobył oglądając telewizję. Nie podaje żadnego konkretnego powodu, dlaczego w takim razie to zrobił. Gdy sędzia pyta go, skąd wiedział o wyłamanym zębie, mówi, że z telewizji. To jednak nie jest możliwe, ponieważ ta informacja przez długi czas nie była podana do wiadomości publicznej. Sędzia nie stawia mu żadnych zarzutów,
i mężczyzna zostaje wypuszczony. Śledztwo kolejny raz zostaje zamknięte aż do 2000 roku. W listopadzie na policję zgłasza się kobieta, która informuje, że jej mąż wyznał jej, że dokonał 3 zabójstw. Co ciekawe, mężczyzna, o którym mowa, to Angel Antonio Belinchon, który właśnie znajduje się w areszcie tymczasowym i jest podejrzany za dokonanie morderstwa wraz z kolegą, które miało miejsce w 1996 roku. Była to głośna sprawa zabójstwa na tle seksualnym. Po dokonanym gwałcie mężczyźni usiłowali udusić swoją ofiarę, a po nieudanej próbie roztrzaskali jej głowę ciężkim kamieniem, co doprowadziło do śmierci. Podobne obrażenia widniały na ciele Suzanne Ruiz. Angel Antonio Belinchon wyznał żonie podczas wizyty w areszcie, że ze wspomnianym kolegą dokonał już innych zbrodni. A mianowicie zabił Suzanne Ruiz w 1993 roku, następnie kobietę w 1996 roku, w sprawie której właśnie jest w areszcie. A ich ostatnią ofiarą padła kolejna kobieta w 1998 roku. Mężczyzna wkrótce zostaje przesłuchany w sprawie Suzanne Ruiz. Nie przyznaje się do dokonania zbrodni. Twierdzi, że nigdy nie widział tej dziewczyny, ale słyszał o tej sprawie z telewizji. Policja nie ma żadnych dowodów, przecież przy ciele Suzanny nie zabezpieczono żadnych śladów biologicznych czy też odcisków palców. A wielogodzinne przesłuchania nie dają żadnych efektów. Dlatego też otwarte już po raz czwarty śledztwo wkrótce znów zostaje zamknięte. Dziś mija 26 lat od śmierci 16-letniej Suzanne Ruiz. Według oficjalnej informacji przyczyną jej śmierci było zatrzymanie akcji serca spowodowane wadą jego budowy. To wydarzenie budzi wiele pytań, a odpowiedzi na nie Suzanna zabrała ze sobą do grobu. Chociaż może istnieje jeszcze mała nadzieja, że kiedyś dowiemy się, co naprawdę stało się z nastolatką. Historia zna przecież zagadki kryminalne, rozwiązane nawet po dłuższym czasie. To koniec odcinka 6. Jeżeli chcecie zapoznać się ze źródłami i zdjęciami z tej sprawy, zapraszam na YouTube lub Facebook. Znajdziecie mnie pod tą samą nazwą, czyli Archiwum Kryminalne. O kolejnych odcinkach daję również znać na Instagramie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby odsłuchać i obejrzeć to, co do tej pory przygotowałam. Dziękuję za wszystkie komentarze oraz subskrypcje. Muszę przyznać, że dodajecie mi skrzydeł i coraz to większej motywacji do dalszego nagrywania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.